Pamiętaj o tym, że w opisie pod danym filmem, klikając pokaż więcej, masz dostęp do linków. Są to linki bezpłatne, na przykład możesz zobaczyć rozdział mojej książki, bezpłatny kurs, dołączyć do grupy bądź obejrzeć analizę, czy dowiedzieć się, gdzie ja handluję, oczywiście udostępniam to czysto informacyjnie. Przykładowo klikając bezpłatny kurs, zostawiasz na swój e-mail i na tego e-maila otrzymujesz informację, gdzie się zalogować, aby dany kurs bezpłatnie obejrzeć. Zapraszam Cię do tego nagrania. Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Piątku Tradera. Z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Zróbmy aktualizację Ethereum oraz Bitcoina. Pamiętajcie też o tym, że podgląd do moich transakcji w tym challenge'u jest dostępny. Wystarczy kliknąć pierwszy link pod tym filmem. Jak widzicie, aktualnie z zamkniętych transakcji mamy plus 20%, a z niezamkniętych jeszcze we floatingu, czyli w otwartych pozycjach, jest łącznie plus 91%. Wszystkie transakcje, wpłaty, wypłaty, gdzie co jest otwarte, zamknięte, macie do tego wgląd na żywo, konkretnie zweryfikowane z rachunku, gdzie widzicie wpłaty i tak dalej, wszystko jest. Ok, do brzegu, konkretnie przed weekendem, nie chcę zabierać waszego czasu, zróbmy bezpieczną analizę, żeby każdy był przygotowany. Ostatnią analizę widział tutaj 10 tysięcy osób, gdzie 25 października aktualizowałem tutaj strefę na rynku Ethereum i zobaczcie proszę, co się wydarzyło. Ethereum było tutaj po cenie 4128, od dołu była bardzo ważna strefa wzrostowa, o czym też w tym nagraniu informowałem przed ruchem, że jak się w niej znajdziemy, to będzie to no, strefa wzrostowa, jak sama nazwa nakazuje, tak? Tutaj analiza to jest z 22, bo była ona potem dwukrotnie aktualizowana. Spójrzmy, co się wydarzyło. Cena, jak widzicie, dotknęła tą strefę, wzrosła, po raz kolejny ją dotknęliśmy i po raz kolejny cena wzrosła. Widzimy, że ta strefa wzrostowa dobrze działa i była wyznaczona przed tym, jak w ogóle w niej nastąpiła reakcja. To jest ważne, że przed tym, jak coś się wydarzy, o tym po prostu wiecie. Więc dalej, jeżeli chodzi o trend na Ethereum, cały czas tą analizę podtrzymuję. 4300, 4686, 5000 są to dla mnie najważniejsze poziomy, w jakich kierunku myślę, że będziemy dalej się na Ethereum poruszać. Co do samego rynku Bitcoina, tak? On tutaj zobaczy, też ma dwie ważne strefy z wartością transakcji, z konsolidacją między tutaj strefą 51400 do 56, nawet tutaj pod 57400 to podchodzi. I druga widoczna strefa, tutaj też zwiększona wartość transakcji, konsolidacja od tutaj okolic 62,3 do 57 tysięcy. Też tutaj oczekuję ruchu w kierunku 67 tysięcy 460. Oczywiście na bieżąco będę dla Was wszystko aktualizował. Pamiętajcie proszę, mam do Was ogromną prośbę. Ten challenge, gdzie macie podgląd do moich transakcji, też te transakcje oczywiście pokazuję, czy na Ethereum, czy na Bitcoinie. Pamiętajcie proszę, że są to transakcje policzone. Czyli jeżeli będą one transakcjami stratnymi, to jest to ryzyko, które ja już wcześniej policzyłem. Po to są też wyznaczone stop lossy, że gdy ta strata będzie, to nie będzie dla mnie to niczym złym, niczym negatywnym. Pamiętajcie proszę, nie kopiujcie jeden do jednego tych transakcji. Ja wiem, że jest to coś na zasadzie ok, jest troszeczkę efekt wow, ponieważ macie dostęp już drugi miesiąc do tego, co się u mnie dzieje, o tym aktualizuję, kolejny challenge robię, czy nawet już w sumie trzeci miesiąc, ale nie dajcie się ponieść emocjom. Ceny wzrastają, spadają, robią zawsze to samo, zawsze jest okazja, żeby zarobić, rynki Wam nie odjadą, nie uciekną, bo będą takie możliwości jeszcze w przyszłości. Dlatego pamiętajcie, ryzyko bezpiecznie dobierajcie pod swój kapitał, żebyście nie kopiowali wszystkiego jeden do jednego, tylko dbali o swoje pieniądze, bo za nie zapłaciliście czasem, swoją energią, szanujmy siebie nawzajem, więc tego Wam życzę, kochani, ograniczonego ryzyka, wspaniałego weekendu, dzięki za dzisiaj, szybka aktualizacja za nami. Dlaczego cały czas aktualizuję tą samą analizę? Ponieważ te poziomy nie zostały jeszcze zrealizowane, poziom stop loss nie został wybity, a ta strefa cały czas utrzymuje cenę, czyli jak widzisz, w zdrowym, skutecznym tradingu robisz analizę raz, a potem tylko podchodzisz, ją doglądasz i odchodzisz. 5 minut doglądasz analizy, koniec, no bo widzicie, co ja robię przy wykresie właśnie na tym challenge'u, w tych nagraniach, więc tak właśnie to wygląda, żeby było to zdrowe i oczywiście skuteczne. Dobrego weekendu Wam życzę. Dziękuję za te komentarze. Napiszcie proszę, co jest dla Was w ogóle najbardziej zaskakujące w tym całym procesie. Jednego challenge'u, teraz trwa drugi challenge w tym procesie, gdzie widzicie transakcje, analizy. Co jest dla Was rzeczą najważniejszą, najbardziej zaskakującą? Ostatnio pisaliście bardzo dużo komentarzy. Dziękuję za to. Fajnie jest zobaczyć, co też o tym myślicie i jakie macie przemyślenia. Cześć!